Drodzy Państwo, teraz będzie naprawdę wielka sensacja. Wystąpi przed Państwem najlepszy stand-uper w naszym składzie. Najlepszy, bo jedyny. Będzie stand-up, ale pewnie nie wszyscy orientują się tak do końca, czym taki stand-up różni się od monologu. Wyjaśniam. Proszę Państwa, w monologu na scenę wychodzi jakiś gość, staje i opowiada śmieszne rzeczy. W stand-upie zaś na scenę wychodzi jakiś gość, staje i opowiada śmieszne rzeczy. Z tym, że częściej używa słów, które zaczynają się na kur, a kończą na wa. Na przykład kuropatwa. Drodzy Państwo, stand-uper Marcin Wójcik! Kuropatwa, kurwa, ale wymyślił. Dobry wieczór Państwu. Słuchajcie, ja rzadko w ogóle występuję jako stand-uper, ale czasami mam takie momenty w życiu, że chciałbym się czymś osobistym z ludźmi podzielić. I wtedy nie chce mi się siadać nad kartką papieru, pisać jakichś numerów kabaretowych, tylko po prostu wychodzę na scenę, mówię jak jest. Jak Mariusz Max Kolonko. Czujnie, czujnie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, że lubię czytać gazety. Co pewnie nie jest jakąś szaloną informacją dla Was wszystkich, bo większość z Was lubi czytać jakieś gazety, tylko że ja czytam gazety od tyłu. Dlaczego? Dlatego, że w codziennej prasie na ostatnich stronach jest co? Horoskop. I goła baba jeszcze, co? Sport! Sport jest na ostatnich stronach. Więc ja jako prawdziwy facet uwielbiam sport. Więc wertuję sobie te sportowe strony w poszukiwaniu artykułów o polskich himalaistach albo alpinistach. One się rzadko pojawiają, ale jeszcze czasami się pojawiają. Że polscy alpiniści wyznaczyli nowy szlak. Że polscy himalaiści zaatakowali jakiś tam szczyt. Jak widzę takie artykuły, podwójnie się cieszę. Po pierwsze, bo im kibicuję, a po drugie, bo wtedy przed oczami staje mi moich dwóch sąsiadów z osiedla. A konkretnie z mojego bloku. Wiesio i Rysio. Jak się pewnie domyślacie, Wiesio i Rysio nie są himalaistami. Oni też nie są ani alpinistami, ani taternikami. Szczerze, Wiesio i Rysio nawet nigdy nie byli w górach. Ale obaj ryje mają tak czerwone, jakby ostatnie 3 miesiące spędzili na północnej ścianie Shisha Pangmy. Czerwone ryje, fioletowe nosy, zaorane twarze, czapeczka, zarost, skafanderek, siateczki, przygarbieni. Chodzą jak tacy typowi alko-himalejści. Dlaczego oni mi stają przed oczami? Dlatego, że Wiesiek mieszka na 10. piętrze, vis-a-vis mnie. Jest moim sąsiadem z piętra. Rysiek piętro niżej na 9. pod nami. I ich powroty na to 9. i 10. piętro z tak zwanego osiedlowego tournée, bo oni odbywają takie osiedlowe tournée z czwartku na wtorek i jak wracają, to ich powrót na to 9. i 10. piętro wygląda dokładnie tak jak wyprawa w Himalaje. Naprawdę, ktoś mógłby zapytać, a dlaczego nie jeżdżą windą? Dlatego, że są profesjonalistami. Wiesio i Rysio zawsze wchodzą bez dwóch rzeczy, bez windy i bez tlenu. To jest podstawa ich wspinaczki. Poza tym wszystko się zgadza. Oni też zaczynają o 4 rano, jak himalaiści. 4 rano już stoją pod blokiem. Są przygotowani, mają taki moment hiperwentylacji połączonej ze stretchingiem kończyn dolnych. Do tego dochodzi briefing trasy. Wysoko! Wysoko! Zazwyczaj wtedy też mają telefon od kierownika wyprawy. Kierownikiem wyprawy jest Jadwina, żona Wiesia. I to jest jedyna anomalia w tym całym porównaniu, bo tu kierownik wyprawy akurat czeka na górze, a nie na dole. Ale Jadwina dzwoni i zadaje dokładnie takie pytanie, jakie zadałby normalny kierownik wyprawy. Gdzie wy z tej cholery jesteście? Kończy wam się czas. Jeśli za 15 minut nie będziecie na górze, obaj zginiecie. Oni oczywiście ignorują taki telefon, jeszcze chwila hiperwentylacji i nagle pod wpływem jakiegoś impulsu zaczynają się wspinać. Zaczynają się wspinać, przy czym do 3., 4. piętra to nie za bardzo jest o czym opowiadać, bo do 3., 4. piętra to ich wspinaczka wygląda, ja wiem, jak gimnazjalna wycieczka w Beskid Niski. Naprawdę. Jest czas na papierosy, na piwo, na śpiewy podczas marszu, na żarty, zamienienie wycieraczek, dzwonienie, chowanie się. Żart goni żart. Na 5. piętrze zakładają obóz pierwszy. W przypadku Wiesia i Rysia pobyt w obozie pierwszym to są minimum 2 godziny. Cóż oni takiego tam robią przez te 2 godziny w obozie pierwszym? To robią dokładnie to, co robią himalaiści w obozie pierwszym. Odpoczywają, aklimatyzują się, uzupełniają płyny. Też tu akurat to nie jest dokładne określenie, bo oni owszem uzupełniają i to jak? Ale zdarza im się też oddawać, więc jakby tutaj mogę się wycofać. Wiesiek, który jest bardziej doświadczonym alkohimalaistą, wie, że już w pierwszym obozie, na 5. piętrze, należy dokonać remanentu ekwipunku. Doświadczenie podpowiada mu, że w wyższe partie nie wolno dźwigać ciężkich rzeczy. Więc na 5. piętrze już za punkt honoru stawia sobie to, żeby wychlać wszystko to, co mu zostało w butelkach. Żeby w wyższe partie już tylko leciusieńkie aluminium.
Z kolei Rysiek, który jest mniej doświadczonym, ale za to bardziej uduchowionym alkohimalaistą, ma na 5. piętrze swój rytuał. Otóż Rysiek zawsze w obozie pierwszym zostawia tak zwane gniazdo orła. No to widzę, że nawet niektórzy wiedzą, o co chodzi chyba. Nie, to ciekawostka, taka dygresja, bo gniazdo orła to jest w ogóle ewenement, słuchajcie. Ja to sprawdziłem empirycznie kilka razy i gniazdo orła jest nie do wykonania na trzeźwo. Naprawdę, na trzeźwo jest nie do wykonania. Natomiast po pijaku 99% facetów potrafi to zrobić. 99% facetów potrafi wrócić po pijaku do domu, stanąć przy łóżku i jednym płynnym ruchem zdjąć spodnie, gacie i skarpety i jeszcze z tego wyjść. No, parę osób się poruszało szlakiem orli gniazd. Więc Rysiek zostawia to gniazdo. Niekompletne, bo niekompletne. Rysiek zostawia same spodnie, ale trochę mnie to martwiło na początku. Myślę sobie, kurczę, idzie bez spodni, ale myślę sobie spokojnie. Może to jestem głupi, a nie on. Może po prostu w wyższych partiach jest mróz, tak? No, no to proszę, to idź w mróz w mokrych spodniach. Proszę bardzo. Nieszczęście gotowe. Więc Rysiek zostawia te mokre spodnie, kontynuuje w samych gaciach. Też mnie zastanawiało, że kurczę, w samych gaciach? Ale myślę sobie spokojnie. To jest profesjonalista, tak? Że jak idzie w samych gaciach, to muszą być gacie termoaktywne. Dopiero potem, jak się przyjrzałem, to się okazało, że to są takie zwykłe męskie slipy tatusiowe z kieszenią. Ta kieszeń to też jest bzdura w ogóle. Kto to wymyślił? Kieszeń. Jeszcze załóż tył naprzód, to znajdź kieszeń w newralgii. Nieważne. W każdym razie on idzie w tych slipach tatusiowych, ale to mówię spokojnie, przecież umówmy się, po 3 dniach noszenia to nawet najzwyklejsze slipy się zrobią termoaktywne. To nawet wiem po sobie. W każdym razie, jak już załatwią te wszystkie sprawy w obozie pierwszym, zaczynają się wspinać wyżej. I powyżej 5. piętra, to już nie ma nic wspólnego z gimnazjalną wycieczką w Beskid Niski. Prawda. Powyżej 5. piętra zaczyna się już prawdziwa wysokogórska wspinaczka. Bo powyżej 5. piętra zaczyna się już, słuchajcie, poręczowanie. Tam już naprawdę trzeba uważać, żeby nie odpaść od ściany. Tam wreszcie zaczynają wchodzić jak prawdziwi himalaiści. 4 stopnie w górę, 3 stopnie w dół. 4 stopnie w górę, 3, żeby się aklimatyzować w czasie marszu. Wreszcie, jeśli któryś z nich na tym etapie podróży osłabnie, ten drugi automatycznie staje się jego szerpą. Szerpie kolegę i ciągnie go wyżej. Bo każdy himalaista wam powie, że w górach najważniejszy jest team spirit. A Wiesiek i Rysiek dodają, że nawet nie musi być team. Na 7. piętrze ciekawostka, zawsze trafiają na zwłoki Andrzeja. Andrzej, najmniej doświadczony alkohimalaista z mojego bloku, mieszka najniżej, ale i tak nigdy nie dociera do celu. Zawsze gdzieś na trasie zaliczy zgon, jego ciało leży w poprzek. W związku z tym, że wspina się samotnie, przyczyny zgonu nigdy nie są znane. Są oczywiście przypuszczenia, że załamanie pogody, szczelina, ale pewności nie ma. W każdym razie ciało Andrzeja leży w poprzek. Smutny widok, smutny. Ale himalaiści są przyzwyczajeni do takich widoków. Co normalne w górach. Na Everestie leży kilkadziesiąt osób. Wiesiek i Rysiek też wypracowali w sobie swego rodzaju znieczulicę. Dają po prostu kroka nad Andrzeja. Oddają mu coś w rodzaju hołdu. I idą wyżej. Takie jest życie w górach. Raz tylko mieli pomysł, żeby wziąć Andrzeja pod pachy za nogi i zatachać na 8. piętro do domu. Ale wtedy żona Andrzeja powiedziała, nie. O, nie. Andrzej tak kochał góry, że niech tam zostanie. Przynajmniej do rana. Kiedy minął Andrzeja, po chwili docierają na 9. piętro. I na 9. piętrze zakładają obóz drugi. To, co się dzieje w obozie drugim, to już są naprawdę dantejskie sceny. Ale to wszystko przez brak tlenu w atmosferze. Na wysokości 9. piętra już jest tak mało tlenu, że oni muszą spalić po 14, czasem 16 papierosów, żeby w ogóle pamiętać, że palili papierosy. Tak. Wreszcie tam podstawowym warunkiem przetrwania staje się to, żeby nie zasnąć. To też każdy himalaista wam potwierdzi. Powyżej pewnej granicy sen oznacza śmierć. Więc oni walczą, żeby nie zasnąć. Żeby nie zasnąć, zaczynają ze sobą gaworzyć. Ale to jest siłą rzeczy spisane na niepowodzenie, naprawdę. To jest za mało tlenu w atmosferze. Te rozmowy siłą rzeczy muszą wyglądać dziwnie. To mniej więcej wygląda tak. Cicho, ktoś idzie, cicho. O, mamy dźwiękowo-słuchowe. Cicho. A jak ma być cicho, to nie mów cicho, bo wtedy nie jest cicho i nie słuchaj, czy ktoś idzie. A ktoś idzie? Wszystko przez brak tlenu. Wreszcie tam, na 9. piętrze pojawia się coś, co według mnie w tym wszystkim jest najpiękniejsze. Pojawia się przemiana męskiej przyjaźni w męską miłość. Wiem, że to brzmi dziwnie. Wiem. Panowie teraz patrzycie przerażeni. Ja wiem, zwracam się teraz do mężczyzn. Wiem, panowie, że nie każdy z was, jak tu siedzicie, był kiedykolwiek na swoim przysłowiowym 9. piętrze. Ale niech pierwszy rzuci we mnie teraz czymkolwiek. Portfelem, telefonem, czym chcecie.
ten z was, panowie, który nigdy nie uczestniczył w podobnej rozmowie. Wiesz, wiesz co? Ale ci coś muszę powiedzieć, wiesz? Ale co? Ale w ogóle słuchasz? No jak mi drzesz mordę do ucha, to słucham. Ale szczerze? No szczerze, jesteśmy kolegami, no jesteśmy, no to szczerze. Ty ci chciałem powiedzieć, wiesz co? Ci tego nie mówiłem, ale ci powiem, wiesz co? Kocham cię. Czy jest coś piękniejszego w górach? Nie są. Z tym, że 9. piętro to też newralgiczny punkt tej wyprawy. Naprawdę, tam dochodzi do rozdzielenia się bohaterów. Rysiek mieszka na 9. piętrze, musi opuścić swojego kompana. Piekielnie niebezpieczny moment. Tak, zwróćcie uwagę, jak oglądacie filmy. Jest dwóch bohaterów, tak? Obojętny, mąż, żona, dwóch kowboi, dwóch policjantów, dwie studentki, dwie siostry zakonne. Zależy, kto jakie filmy ogląda. Ale dwóch bohaterów. Cały film się nic nie dzieje, wszystko jest cacy. Do momentu, kiedy się na chwilę nie rozdzielą. Jak się tylko rozdzielą, jebut jedno ginie, nie wiadomo dlaczego. I tu jest podobnie. Rysiek mieszka na 9, więc całuje, przytula i ze łzami w oczach na czworaka zasuwa do domu. A Wiesiek... Wiesiek ostatnie piętro pokonuje sam. Przepraszam, wzruszam się, jak to mówię, ale ja go po prostu widziałem. Walka samotnego człowieka z żywiołem. Walka samotnika z przeciwnościami losu. Sam jak ten palec, brak kontaktu ze światem, brak kontaktu z bazą, ale walczy. Walczy, bo jest bohaterem, bo jest herosem. Będę kiedyś bogaty, postawię mu pomnik przed blokiem. Przysięgam. Tak, przysięgam. Na moim osiedlu, tu w Lublinie, powiem wam tylko tyle, na moim osiedlu, tu w Lublinie jest 10 wieżowców. Wiesz, jak już się 7-krotnie pomylił. W tej chwili brakuje mu tylko 2 do korony osiedla, rozumiecie to? Mało tego, z tych 7, które zdobył, 4 zdobył zimą, w tym jeden po balkonach. Nikt przed nim i nikt po nim tego nie powtórzy. Naprawdę, bo Wiesiek jest nie do podrobienia. Jest jedyny w swoim rodzaju, jest bohaterem. I powiem wam, że czasami nie mogę się oprzeć. Podglądam, patrzę przez wizjer w drzwiach, przez szparę w drzwiach. Patrzę na Wieśka, jak dociera na swoją wycieraczkę. Wycieńczony, pada na twarz, umiera w samotności. To z jednej strony, jako jego sąsiad, znajomy, jestem z niego bardzo dumny. Ale z drugiej strony, potwornie mi go żal. Wiecie, bo on dociera w takim stanie, że on nigdy nie miałby prawa się dowiedzieć, nawet że jego wyprawa zakończyła się jakimkolwiek sukcesem. Tak jest wycieńczony. Tak jest nieprzytomny z wysiłku. Pada na twarz i umiera. I nigdy by się nie dowiedział o sukcesie wyprawy. Gdyby nie kierownik wyprawy. Jego żona Jadwinia, która od 15 lat w tym samym szlafroku stoi w uchylonych drzwiach mieszkania, obserwuje heroiczną walkę Wieśka z ostatnim piętrem. Patrzy ze swego rodzaju podziwem, jak Wiesiek pokonuje ostatnie 10 stopni bez użycia rąk i nóg. I kiedy już Wiesiek dociera na swoją wycieraczkę, pada na twarz, Jadwinia momentalnie informuje go o sukcesie wyprawy. Zresztą tym samym zdaniem, zawsze tak charakterystycznym dla każdego kierownika wyprawy. Nie no, to już jest kurwa szczyt.